MON nie wyklucza, że złoży zawiadomienie o fałszywych zarzutach PO w sprawie przetargu na śmigłowce. Chodzi o wniosek Platformy do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. PO dała prokuraturze 48 godzin, aby z urzędu zajęła się sprawą przekroczenia uprawnień w pełnieniu obowiązków przez szefa MON i ujawnienia tajemnic wojska. Ma to związek z dostępem do informacji niejawnych przez Bartłomieja Misiewicza, Kazimierza Nowaczyka i Wacława Berczyńskiego. Dzisiaj Dzień Europy. Święto zostało ustanowione w rocznicę przedstawienia planu Schumana w 1950 roku. Co roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2014 roku. Wtedy miało miejsce największe rozszerzenie wspólnoty aż o 10 państw. Flaga europejska przedstawia okrąg z 12 złotych pentagramów na lazurowym tle. Pierwszy raz użyto flagi w 1955 roku. Nietypowy apel władz w Pjongjangu. Tuż przed odbywającymi się dziś w Korei Południowej wyborami prezydenckimi komunistyczna północ apeluje do Seulu o pokój. Północno-koreański dziennik w przeddzień wyborów opublikował komentarz, w którym apeluje o zakończenie ery konfrontacji. To nietypowy apel, w szczególności ze względu na niedawną eskalację napięć na Półwyspie. Północno-koreański dziennik wzywa do odejścia od modelu relacji koreańskich stworzonych, jak to ujął, przez konserwatywne grupy. Rosja świętuje 72. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W większości miast odbywają się parady wojskowe, ta największa w Moskwie na Placu Czerwonym. W defiladzie bierze udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Na Placu Czerwonym można zobaczyć najnowocześniejsze wozy bojowe, czołgi, działa samobieżne i wyrzutnie rakiet. Na moskiewskim niebie niemal wszystkie rodzaje samolotów wojskowych. Weterani spotkają się w parkach miejskich na piknikach i koncertach, a po południu głównymi ulicami Moskwy przejdą krewni nieżyjących żołnierzy.